zebrała tu Państwa w takiej liczbie, bo jest to, jest to książka, która bez wątpienia na uwagę zasługuje. Ale zacznijmy od spraw ważniejszych. Czy to prawda, że jesteś Jakobinem? Poniekąd tak. To znaczy, pisząc książkę, w pewnym momencie poczułem wielką sympatię do polskich Jakobinów, czyli Hugona Kłątaja, Joachima Lelewela zwłaszcza, Maurycego Mochnackiego, czy nawet Czyńskiego, księdza Pułaskiego, czyli tych wszystkich, którzy latali ze sznurami za arystokratami w czasie powstania listopadowego, żeby użyć tego znanego z rewolucji francuskiej chociażby zestawu arystokrata, sznur, latarnia. Nie dlatego, że chciałbym to robić, tylko dlatego, że byli to ludzie, którzy rozpoczęli te badania naukowe, które dzisiaj wchodzą jako tak zwana ludowa historia Polski. Jestem trochę zdystansowany do ludowej historii Polski. Właśnie chciałem cię o to zapytać prowokacyjnie, żeby ci dokuczyć trochę. Czy twoja książka jest jedną z przedstawicielek nurtu ludowej historii Polski? Nie jest. Absolutnie nie jest. Włącza się ją czasem do tego nurtu, ale chociażby z tego powodu, że to nie jest książka tylko i wyłącznie o Polsce. Jeśli miałbym powiedzieć, to prędzej jest ludowa historia, ale już to słowo ludowa trochę odchodzi, to nie jest do końca ludowe. Na pewno nie Polski, co pierwszej Rzeczpospolitej i ziem porozbiorowych. Słowiańszczyzny trochę? Też powiedziałbym, że nie do końca, ponieważ nie ma tam za dużo na przykład o południowej słowiańszczyźnie. Ja nie jestem jak Maria Janion, która tak chce wszystkich Słowian wsadzić do jednego wora. Powiedziałbym, że te wierzenia i wierzenia, praktyki, którymi się zajmuję, są często bliższe czy Syberii, czy jakimś takim ludom tatarskim, tureckim, które mocno siedzą jeszcze w szamanizmie, animizmie. I zresztą robię tam wycieczki, czy to nie jest tak naprawdę w stronę całego takiego słowiańskiego, czy właśnie słowiańskiego, polskiego, ukraińskiego, kaszubskiego, również śląskiego animizmu, szamanizmu. Znaczy, ja bym powiedział nawet, że nie tylko robisz wycieczki, tylko to jest jedna z tez poniekąd tej książki. Ja wiem, że podałeś ją z pewną, powiedziałbym, profesjonalną, naukową wstrzemięźliwością, ale no nie trzeba czytać między wierszami, żeby to przekonanie o szamańskiej genezie, nawet nie samego upiora, ale wszyscy, całej związanej z tym obyczajowości oraz nawet metodyki, ma pochodzenie szamańskie. I powiedz coś więcej o tym, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe. I czy ty widzisz w tym jakąś, wiesz, jakiś łuk, jakieś połączenie genetyczne z Syberią, z, nie wiem, z Jakutami, czy piszesz w książce o samach, przy których mówiłeś tam, że jest podejrzenie, że te skandynawskie, germańskie, przypomnij mi to słowo, obyczaje szamańskie, Seidl. No, że one mogą mieć takie pochodzenie. Czy ty widzisz, że to jest, czy ty uważasz, że to jest efekt jakiegoś bliskiego kontaktu, czy może raczej wypływania z tego samego źródła? Nie jestem tutaj odosobniony, kiedy stawiałem bardzo ostrożnie, tak jak mówisz, bo to rzeczywiście jest no, coś zupełnie nowego. Jakby wyrwanie się z tej całej dyskusji Indoeuropejczycy, Dimezil, mitologia słowiańska, bogowie słowiańscy, czyli to wszystko, co zostało tak naprawdę wymyślone i przejście do animizmu, szamanizmu, no, jest, powiedziałbym, uderzeniem w cały stan badań obecny. Powiedziałbym, że teraz jestem co do tego przekonany, a utwierdza mnie chociażby... Ale do czego? Bo nie powiedziałeś, którą tezę potwierdzasz. Do tego, że rzeczywiście mieliśmy tu do czynienia z czymś, co możemy, co jest oczywiście pewnym nadużyciem, mieliśmy do czynienia z szamanizmem. Oczywiście to nie jest dobre słowo. To jest takie słowo jak kolonializm. Możemy sobie kolonializmem tłumaczyć w zasadzie wszystko. Szamanizm też jest poniekąd takim zawłaszczeniem kulturowym, bo czy szamanizm był czymś, co
było tylko u ludów tunguskich, syberyjskich, jakutów, czy też Nowy Świat i tak dalej, inuici. I teraz Słowiańszczyzna. Ale popatrzmy na pracę chociażby pewnie ci znanego Leszka Gardeły od Wikingów, który analizując właśnie magię Seidr, też pisze już wprost, to jest szamanizm. Ludy fińskie, ludy samskie, które są obok tych Skandynawów, to są dokładnie szamani w 100%, mają nawet bębny, mają wszystkie te transowe zabiegi, mają cały kompleks wierzeń znany wśród tych ludów syberyjskich. I nagle okazuje się, że w średniowieczu, w sagach islandzkich są historie na temat żywych trupów, nazwijmy to, tych draugr, które są jeden do jednego nierzadko zbieżne z historiami, które znamy z dawnej Rzeczpospolitej, które znamy z Kaszub, które znamy z Ukrainy. No dobrze, to gdybyś miał zaryzykować tezę, której nie pozwoliłbyś sobie zaryzykować w pracy naukowej, bo to jest książka naukowa. Niestety jest. Więc tak, widziałem, że ma recenzentów z tytułami naukowymi. Ma recenzje naukowe i to bardzo entuzjastyczne. A tak też pytam w ogóle, wrócę zaraz do tego, o czym mówiliśmy. Czy to jest praca na jakiś stopień naukowy, która ma być twoją habilitacją? Czy... Może kiedyś. Na razie nie. To jest wypadek przy pracy. Wróćmy więc do szamanizmu. Gdybyś miał zaryzykować tezę, że skoro jak rasowy komparatysta wskazujesz na podobieństwa między magią Seid a wierzeniami słowiańskimi oraz syberyjskimi, to ktoś to przejął od kogoś, czy to wypływa z jednego źródła, czy może to jest w ogóle jakaś, wiesz, immanentna cecha natury ludzkiej, która owocuje powstaniem tego poczucia takiego, Ian McGilchrist powiedziałby, prawopółkulowego poczucia jedności ze światem, jedności z gestalt świata. Na pewno nie jestem rasowym komparatystą, ale to wiesz, bez takich, obelg. I odpowiedź jest taka, nie wiem, nie ośmieliłbym się tutaj dawać odpowiedzi, bo do tego potrzeba naprawdę mocnych badań, no już powiedzmy archeologicznych, ale na podobieństwo sobie wskażesz. Tak, to co mogę powiedzieć? Na pewno możemy popatrzeć, skąd w ogóle Słowianie przychodzą i z kim oni przychodzą. No przychodzą z tymi ludami tureckimi, przychodzą z tymi Awarami, wędrówki ludów. Mamy rzeczywiście Tygiel, siedzą Longobardowie, siedzą Awarowie, no ale wszystko... Jeśli mówisz przychodzą, to musiałbyś sprecyzować geograficznie, co masz na myśli. Przychodzą skąd, gdzie? No, przychodzą gdzieś ze stepów, przychodzą gdzieś z Azji, przychodzą z tej Hungaria Magna, jak to w średniowieczu pisano. Gdzieś po prostu z muru, gdzie siedzą ludy Goga i Magoga, nagle pojawiają się na tych ruinach Cesarstwa Rzymskiego, czy powiedzmy na tych bardziej wschodnich rubieżach, w których szczęśliwie teraz czyli zasadniczo, przybywamy. Jak rozumiem, bliska jest ci teoria allochtonistyczna pochodzenia Słowian i tego się trzymasz tutaj. Zdecydowanie. Ja nie uważam, żeby w Biskupinie mieszkali Słowianie. W Biskupinie na pewno nie. To wiemy skądinąd. Natomiast jest też bardzo nowa teoria, znaczy w ciągu ostatnich 3 lat przez poważnych ludzi sformułowana, może nie będę Państwa zanudzał tutaj adresami bibliograficznymi, co do pewnego kontinuum językowego, a przede wszystkim genetycznego, co wiemy z badań kopalnego, nie mówi się kopalnego, jak się mówi na takie DNA z truchów? Kopalnego DNA, na temat pewnej ciągłości i kontinuum językowego od któregoś z etapów języka praindoeuropejskiego do prasłowiańskiego na terenach, powiedzmy, zahaczających o południowy wschód Polski, ale dosłownie zahaczających, przede wszystkim chodzi o dzisiejszą Ukrainę, prawda?
Ja podchodzę z dużą rezerwą do lingwistyki diachronicznej, co zresztą w książce widać, że tak? Ja wracam jakby do etymologii tureckiej, którą wszyscy slawiści odrzucają, że słowo upiór, czyli wampir też, tak naprawdę pochodzi z języków tureckich i te wampiry upiory nie piły krwi, tylko mleko, bo po prostu wszystko jakby na to wskazuje, czyli, że pierwotnie tak czyli było. Czyli w zasadzie z tych trzech słów, którymi określamy upiora, to jedynym słowem bez wątpienia słowiańskim, twoim zdaniem jest wiesz. Wieszczy, tak, tak, wieszczy. Wieszczy, czyli obecnie jedyne słowo słowiańskie funkcjonuje wśród Kaszubów i to do dziś, mimo że tam jest też ten łupi, opi, który jest pewnie jakąś modyfikacją upiora. Ale wracając jeszcze do tego, chciałbym tu jeszcze pokrytykować trochę lingwistykę. Lingwistyka czy badania genetyczne za bardzo mi po prostu pachną pewną ideą jeszcze takiej anenerbe, szukania czystej rasy, której nagle słowo aryjski zamieniono na słowo indoeuropejski, żeby się źle nie kojarzyło. Nie trzeba szukać czystości, nie? Natomiast wiemy obaj, że jest dogmatem powojennej archeologii było hasło pots are not people, prawda? Czyli, że te garnki kultury archeologicznej nie odpowiadają kulturom, językom, cywilizacjom i tak dalej. Problem polega na tym, i wszyscy wiemy, że Kosindę i Kostrzewskiego należy zostawić w grobach i już przebić tym kołkiem, nie ruszać. Natomiast problem polega na tym, że w ciągu ostatnich 10 lat, kiedy paleogenetyka weszła naprawdę poważnie w badanie szczątków kopalnych, no to problem polega na tym, że ona potwierdziła tezę dokładnie przeciwną. Otóż wychodzi na to, że pots are people. I że kiedy sznurowcy przyszli do Europy, było to związane, że to nie była tak, jak chcieliśmy wierzyć, że to nie była taka osmoza kultur, przenikanie. Nie, to był najazd. Sznurowcy wjechali do Europy. Trochę tak jak Gimbutas uważała, prawda? Wytłukli neolitycznych rolników, części zasymilowali, no ale wiesz, czyli jednak pots are people i kiedy paleogenetyka potwierdza jakby, masz dane z trzech źródeł, z paleolingwistyki, archeologii i paleogenetyki. No i wiesz, czy można się obrazić na te dane i uznać, że nie, to jest faszyzm i to jest nieprawda i co teraz? Można powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, czy wszyscy sułtani tureccy byli Słowianami, skoro ich mamy były Słowiankami. Oczywiście. I mitochondrialne DNA i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak. To są rzeczy, na których się nie znam, ale po prostu możemy w ten sposób zacząć sobie wnioskować, jeśli chodzi o cały obrót ludźmi, handel, niewolnikami. Wiadomo. I kwestie migracyjne. Druga rzecz. Czy lingwistyka rzeczywiście daje nam transmisję kultury? Czy na przykład ludzie z Mali mówiący po francusku, nie? Ludzie z Mali mówią po francusku. Czyli językiem indoeuropejskim. A czy są indoeuropejczykami, czy mają kulturę indoeuropejską? No, powiedziałbym, że nie do końca. W środkowej Afryce też jest jedno z światowych zagłębi haplogrupy R1B. Kojarzonej przede wszystkim z Celtami, częścią Germanów w Europie. Nikt nie wie dlaczego. Już nie pamiętam, ale któryś kraj, wiesz, środkowej Afryki ma na dość niewielkim obszarze wielkie stężenie tej haplogrupy patrylinearnej i tak, no więc wiadomo, że w tym są dziury. Tylko dlatego zwracałem ci uwagę na dane z trzech źródeł, nie? Że kiedy dane z paleolingwistyki pokrywają się z archeologią i z haplogrupami, które porównujemy do tego. Innym wnioskiem jest też to, że zmiany populacyjne w Europie zdaje się były nieco mniejsze niż nam się kiedyś wydawało. I większość Europejczyków mieszka w tym samym miejscu, w którym mieszkali ich przodkowie 6000 lat temu. No, Volterra, wystarczy popatrzeć, że ludzie tam wyglądają jak ci Etruskowie z nagrobków. Tyle, tak, to że prawda. Nadal nie daje nam to jednoznacznej odpowiedzi, bo my nie mamy źródeł. Ci ludzie nam nie przekazali poza materiałem jakimś kostnym, szczątkami, żadnych danych. Oczywiście, oczywiście. I tutaj wracając do twojego pytania, skąd to mogło się wziąć, ja raczej podtrzymuję tę tradycję
włoskich mikrohistoryków, którzy wychodzą od marksizmu, Ernesto De Martino, czy przede wszystkim Ginzburg, którzy jednak... To już wiem, skąd twoja nienawiść do Dumézila w takim razie. Oczywiście, no jeszcze oczywiście Moss, któremu kiedy Durkheim kazał pracować z Dumézilem, to ten powiedział, nie będę z nazistą tutaj pracował w jednym miejscu. Ale wiesz, to obaj wiemy, że nazwanie Dumézila nazistą jest jednak pewnym nadużyciem, prawda? Lubię bardzo to nadużycie popełniać. Ale wracając jeszcze, chodzi o to, że to są pewne mechanizmy, które pojawiają się dosyć niespodziewanie w pewnych momentach. To, że nagle w wieku XIX, pod koniec XIX wieku, znowu kiedy pojawia się jakiś kryzys, klęska żywiołowa, zaraza, ludzie idą na cmentarz i szukają upiorów, szukają trupów, które wychodzą z grobu. Robią dokładnie to samo, co robili w wieku XVI, XVII, będąc ciągle przeświadczonymi o tym. Mimo oświecenia, mimo edukacji, mimo zaboru austriackiego, który kładzie wielki nacisk na edukację. Są szkoły gminne, ale u nich nadal to tkwi. Oni ciągle o tym myślą, więc być i to może... I to jest to, co masz na myśli, mówiąc o tym, że to nie jest słowiańska mitologia, ponieważ to jest rzeczywistość. Dokładnie. I tak jak mitologią jest, nie wiem, nie jest wiedza, że kiedy wydoić krowę, tak mitologią nie jest wiedza, co trzeba zrobić z upiorem, żeby nie wstał z grobu, tak? Dokładnie, bo to są zapisy sytuacji rzeczywistych. Ludzie naprawdę umierali z powodu upiorów. Więcej, ludzie uważali siebie za upiory. Tak, piękna jest ta scena, którą opisujesz w książce o kanadyjskiej kaszubce, która mówi, że ja jestem upiorem. W roku 1968, kiedy po prostu badacz w Kanadzie, w Ontario, gdzie jest enklawa kaszubska od XIX wieku, zadaje pytania i znudzona gospodyni kaszubska odpowiada, a święta obchodzimy tak, coś tam. On w końcu pyta, co to jest upiór? A ona, ja jestem upiorem. No spokojnie. No ale czy, bo o tym mówisz, ta sytuacja rzeczywiście tak brzmi, jakby ta rzeczywistość upiorna nie miała w sobie żadnego rysu pewnej niesamowitości. Ale jednak reszta twojej książki, no powtarza, że to wiesz, to może to była sprawa, która należała w mniemaniu ludzi w nią zaangażowanych, należała do po prostu zwykłego porządku świata. I istniała tak jak krowa i drzewo. Natomiast no, towarzyszyła temu pewna aura niezwykłości, prawda? To jednak nie na co dzień się te upiory spotykały, a też, wiesz, a też te sposoby radzenia sobie z upiorami, które wspaniale opisujesz, no one też chyba jakoś polegały na przekroczeniu pewnego... one miały sobie jakiś transgresywny charakter, prawda? Powiedziałbym tak, to w tym momencie... Maria Janion przez ciebie przemawia i niesamowita słowiańszczyzna, bo przeze mnie... Cicho! Bo przeze mnie przemawia Emma Jeleńska. Emma Jeleńska, czyli pisarka, etnografka z końca XIX wieku, która opisując poleskich chłopów, to cytuję w książce zresztą, pisze... Ludzie chodzący po śmierci są dla tutejszego włościanina rzeczą tak samo zwykłą, jak ludzie chodzący za życia. Po prostu jest to oczywiste, że na wsi człowiek umrze, no i wychodzi. No wychodzi, czasami wychodzi szkodzić, czasami wychodzi pomagać, jak na przykład w Małopolsce strzygonie, które wychodzą oporządzić gospodarstwo, przespać się z żoną, spłodzić dzieci nawet. No i to jest normalna część życia dla tych ludzi. Normalną rzeczą również, i tutaj jest też wspaniała historia. To powiedz mi, dlaczego upiory zniknęły? Skoro były tak immanentną częścią świata, dość ważną, wiesz, jakoś też porządkującą chyba trochę ten świat, nie? Tak jak, dobrze, chciałem użyć słowa mit, przepraszam, ale tak jak mity porządkują nam rzeczywistość, pozwalają nam jakoś ogarnąć, to dlaczego zniknęły? Gdzie są? Nie wiem, czy zniknęły tak naprawdę. Rozwin to, rozwin co znaczy. Rozmawiałem ze Stasią Budzisz, reportażystką, kaszubką, która powiedziała, że w 1986 roku składano do trumny jej przybranego dziadka, który urodził się z zębami. Wobec tego był nie wieszczym, tylko łupim. Wieszczy się rodził w czepku, łupi z zębami.
I w 1986 roku... Czyli to nie są synonimy wieszczy i łupi? Nie, to jest jakby to, subtelna różnica. Okay. Można powiedzieć ten sam gatunek, różna odmiana, tak bym powiedział. Można być wieszczym, łupim, zależy z czym się urodziło. Ale jakby modus operandi pośmiertny był dokładnie ten sam. No i temu dziadkowi sypano piasek do trumny, wiązano mu palce, czyli dokonano wszystkich zabiegów apotropaicznych. Jest to końcówka XX wieku. I oczywiście mam pewną nadzieję, że gdzieniegdzie jeszcze takie zabiegi są świadomie stosowane. Wiesz co, ja kiedy chowałem kilka miesięcy temu, prawie rok temu chowałem mojego 100-letniego dziadka, też wiązaliśmy mu palce różańcem, ale to... Żeby wiesz, żeby trzymały się mu na piersi, nie? To samo pamiętam z pogrzebu mojego dziadka, wiązanie rąk różańcem. I to jest postrzegane jako pewien taki element zwyczajowy, ale szukałem, skąd to się wzięło. No prawdopodobnie to się wzięło też stąd, żeby po prostu czymś uświęconym związać nieboszczykowi na wszelki wypadek ręce, tak jak pisze w XVIII wieku Bohomolec. Związać ręce wstęgą od manipularza. Jedyny taki wtedy uświęcony zabieg stosowany przez ludzi. No a powiem ci jeszcze dalej. Potem jak już umyłem jego ciało i tak dalej, to podwiązaliśmy mu również szczękę. No tak się robi po prostu, żeby wiesz, no, żeby nie został tak z otwartymi ustami. Ale czy to może też jest, czy to też ma jakiś... Jest cały zestaw tabu związanych z martwym ciałem i na przykład funkcjonowaniem duszy, która jest postrzegana jako materialna i ona wchodzi, wychodzi przez usta. Usta powinny być zamknięte, a najlepiej zapieczętowane jeszcze. Ale czy nie powinna wyjść właśnie? Czy chodziło o to, żeby nie wróciła? Nie wróciła. Bo, kolejna rzecz. Człowiek, według ludowego ujęcia, człowiek, który jest upiorem, ma dwie dusze, więc ta druga dusza tam i tak jakoś będzie się działa. Ale są jezuici, którzy wierzą w istnienie upiorów i od końca wieku XVII zaczynają tworzyć konstrukcje, skąd się biorą upiory. I nie mogą przyjąć tego, że to jest człowiek, który ma dwie dusze. Takie wewnątrz tomizmu, jak rozumiem, mieszczące się. Tak, musi to być wszystko prawidłnie, zgodnie z teologią. Wobec tego upiór to jest trup, który został opętany przez diabła. A jak diabeł wchodzi do... jest w stanie opętać człowieka? No wchodzi przez usta, to znamy z ikonografii. Jakby w takim tradycyjnym ujęciu może wejść przez usta, aczkolwiek Kolberg... Zdarzało się, że jest przez odbyt, prawda? Tak, też właśnie, diabeł wchodzi do człowieka. Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że w Kalwarii pewien szewc kiedyś powiedział, żeby diabeł wszedł drugą stroną i wywołało to niezły tumult wśród pielgrzymów. No ale jest właśnie też to tabu otwartych ust, bo tam może coś wejść, może coś wyjść, wrócić, więc często... Na przykład właśnie w Małopolsce, ale też, uwaga, na Śląsku, pierwszy przypadek, Maryna Warlin z Uchylska, którą pochowano w Gorzycach i opisała ten przypadek w 1800 roku prasa niemiecka, a później prasa warszawska. Tyle, że w prasie warszawskiej pominięto ważny szczegół, że ksiądz nie tylko kazał jej zapchać nos i usta ziemią, ale też włożyć jej do ust lukascetel. I nie wiedziałem, co to jest ten lukascetel. Okazało się, że to jest taki mały święty obrazek, jak znaczek pocztowy, który się połykało, jak na przykład nas boli coś, połykamy święty obrazek z Matką Boską i ta Matka Boska nam wchodzi do brzuszka i nas leczy. Ale nie było wizji po tym kartoniku magicznym? Nie, niczym ich nie nasączano, aczkolwiek no, można by było dzisiaj też zrobić jakieś takie odpowiedniki, podejrzewam. Są zresztą wzory tych lukascetel czy szlukbildchen. I Marynie też włożono do ust ten lukascetel, który miał po prostu chronić przed diabłem, może miał chronić przed tym, żeby ta dusza druga z niej nie wychodziła. Trudno tu powiedzieć, bo nie wiemy, co proboszczowi gorzyckiemu siedziało w głowie. Ale później, kiedy władze stwierdziły, że doszło do profanacji zwłok,
no to Farosz musiał wyciągnąć i tę ziemię, i ten święty obrazek, i pewnie ten święty obrazek odpowiednio z uświęceniem potraktować. No, tydzień w ustach trupa jednak obrazek przeleżał. No i podobne zabiegi znamy, czy z Małopolski, gdzie się wkładało karteczkę z imieniem Jezus, czy Grecji nawet. Ale to już... Wraziłeś swoje powątpiewanie, czy na pewno upiory zniknęły, ale to załóżmy na chwilkę, też zapytałem cię o to z jakiegoś powodu, ale do tego zaraz. Ale jeśli zniknęły, jeśli możemy zaryzykować tą odważną tezę, że upiorów już nie ma wśród nas, to dlaczego zniknęły? Powiem tak, mam kilka domysłów. Jednym z nich jest kolektywizacja rolnictwa. W szczególności... Kolektywizacja. Tak. Ale w Polsce kolektywizacja rolnictwa nigdy nie była jakoś, wiesz... Czekaj. Modernizacja chowu krów. I Bogdan Baranowski, w pewnym sensie mój poprzednik, który pisał też o upiorach, mikrohistoryk, no autor, który zostawił po sobie dużo prac na temat takiej właśnie tej odrzuconej historii, czyli pisał o ludziach marginesu, no bardzo ciekawe rzeczy. On napisał pracę, moim zdaniem najciekawszą, a najmniej znaną, która ma bardzo długi tytuł, Tradycyjny chów krów w województwie łódzkim, jego modernizacja i zanik zabobonów z tym związanych, czy coś w tym stylu, w którym pokazuje... Czyli weterynarze zabili upiory. W pewnym sensie weterynarze, ale i cała jakby modernizacja chowu krów zabiła na pewno czarownice, bo czarownice przede wszystkim kradły mleko. No i dotąd... Ostatnie procesy, ale to już o zniesławienie. Wiesz, co by ci o tym powiedział taki rasowy komparatysta od prań do Europejczyków? A, tak, oczywiście. Że co było w centrum kultury prań do europejskiej? Tak, bydło. Jak jest, no, bydło, wiadomo, oczywiście, nie? Więc nie można ale... człowieka bardziej skrzywdzić, niż ukraść mu mleko, albo, wiesz, zakląć jego bydło, nie? A, oczywiście, ale popatrzmy też na ludy stepowe, koczownicze, uby. No, no tutaj jakby tak. byt kształtuje świadomość, oczywiście. Tak, tak, no, jakby zwierzęta tutaj rzeczywiście są najważniejsze i upiór, czy też tatarski ubyr jest dlatego najstraszniejszy, bo on kradnie mleko, czyli szkodzi temu, co stanowi o dobrobycie, czy w ogóle egzystencji społeczności. Czyli po prostu, jeśli to jest szkoda dla bydła, dla zwierząt, to znaczy, że to jest już przecież ci ludzie woleli zginąć, niż stracić te krówki. Co zresztą się utrzymuje chyba najdłużej u Huculów. I u Huculów też są świadectwa na ten temat, że czarownice nadal kradły mleko, ale w kołchozach już nie kradły mleka. I to pokazuje, jak właśnie ten świat wierzeń, jak czarownice zostają pokonane. Nie do końca, bo w 2010 roku były ostatnie procesy o zniesławienie pod Krakowem i chyba pod Bydgoszczą. W którym roku? W 2010 roku, że oskarżono kogoś o kradzież mleka. A obecny tu Adam Struk też ma swoją opowieść o sąsiadce, która się zmieniła w ropuchę. Mam nadzieję, że... w przerwie swojego wystąpienia opowie, jak jeden gospodarz zabił ropuchę, która szła do obory z krowami, bo był przeświadczony, że to była sąsiadka, która się zmieniła w ropuchę, żeby kraść mleko. Więc jak najbardziej, gdzieniegdzie to jeszcze trwa. I w bardzo ciekawych modyfikacjach typu dojenie słupa elektrycznego, żeby kraść mleko. Więc ten cały kompleks zwierzeniowy związany z czarownicami zawsze był jakoś związany z mlekiem, zwierzętami gospodarskimi, a upiory poniekąd się z tym wiązały. Upiór to jest często postać tożsama z czarownicą, czarownikiem. Ktoś, kto uprawia czary, to zawsze będzie wyłaził z grobu. Zapytałem cię też o to, co się stało z upiorami dziś, ze względu na pewne, dla mnie przynajmniej interesujące, przesunięcie semantyczne, które się wydarzyło na Śląsku, gdzie posługujemy się słowem ściga. I to jest prawdopodobnie związane z tym, że jakby wieś, w której ja mieszkam, jest dokładnie na zachodnim krańcu takiego już bardzo, wiesz, rzadkiego osadnictwa wołoskiego, które na Górny Śląsk, ten już nasz, no może nie nizinny, ale już no, niewątpliwie nie górzysty, dotarło, nie? Tam we wsi obok mnie były... wieś Żernica była podzielona na część wolną i to była część pochodzenia wołoskiego właśnie. Tam jest zresztą bardzo dużo takich nazwisk jak Russin, Wallach i tak dalej. Mam nadzieję, że odwołanie się do nazwisk to jeszcze nie jest faszyzm. O tym, nie, no to jest super, no, to tak trzeba. To był żart.
słowo ściga na Śląsku nie oznacza teraz czarownicy, tylko też może nie chcę mówić, że na całym Górnym Śląsku, ale przynajmniej w moim doświadczeniu rodzinnym i mojego środowiska czy wsi, w której się wychowywałem, ścigą określano bezczelną, pewną siebie, wyszczekaną dziewczynę, która lekceważy normy społeczne, które moja babcia uznawała za takie, jakich lekceważyć dziewczynie nie przystoi. I czy ty jako badacz tej rzeczywistości możesz mi powiedzieć, skąd to semantyczne przesunięcie, skąd ten dryf? Że skąd z czarownicy, ale takiej, wiesz, to nie była czarownica, która by... Bo to jest też dla mnie ciekawe, przepraszam za króciutką dygresję. Upiór nie był taką czarownicą, jak, wiesz, wśród protestantów w XVII wieku. On nie burzył porządku społecznego, on do niego należał, prawda? To skąd to przesunięcie na... Tak jak ze słowem wiedźma, pięknym rusińskim słowem, które jest jakby etymologicznym ekwiwalentem słowa wieszczyca, które funkcjonowało w polszczyźnie, zanim zostało zastąpione przez czarownicę. Więc teraz też możemy komuś naurągać od wiedźmy. I jak popatrzymy, i teraz cofamy się naprawdę daleko, bo cofamy się do prawodawstwa tak zwanych barbarzyńców, czyli edykt Rotariego, prawo salickie, a nawet Lex Salica Carolina, czyli Karol Wielki, który tam modyfikuje prawo salickie, to tam najcięższą obelgą w stosunku do kobiety jest striga. Nazwanie kobiety strigą to jest tak, jakby nazwać ją meretrix, czyli nierządnicą. To jest, jeśli się nie udowodni, że ona jest meretrix, to wtedy naprawdę kara jest wysoka, prawie jak za zabicie człowieka. Z kolei nazwanie strigą często tego nie da się udowodnić, bo te prawa uznają, że te strigi, że te czarownice, bo wtedy trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie tu chodzi o to, że to jest jakaś postać, która czaruje, na pewno zjada ludzi, jest tak zapisane z kolei w kapitulacji o De Partibus Saxonie, tyle że to zjadanie ludzi jest bardzo niejasne. To zjadanie może znaczyć nie dosłownie, że ktoś kogoś zjada, tylko że ktoś kogoś wyniszcza. Zresztą podobnie się później mówi, że upiory jedzą ludzi. To nie znaczy, że upiór przyszedł zjadł człowieka, tylko go jakoś tak po prostu wysysa, coś po prostu wyniszcza. Jego energię życiową coś zjada. Coś takiego, w jakiś taki sposób wykorzystując czary. No i tam już jest to obelga, a słowo etymologicznie no już było archaiczne dla Pliniusza Starszego, który pisze w swojej historii naturalnej, że strix była już przeklęta u starożytnych. Pliniusz Starszy, którego my uważamy za starożytność, pisze o starożytnych. Ale on nie wie, co to jest za ptak, co to za zwierzę. U Horacego, u Owidiusza są jakieś takie demoniczne kobiety czy demoniczne ptaki, jakieś demony, które są określane mianem strix. Nie wiadomo, czy to jest słowo pochodzenia greckiego czy łacińskiego. Nie wiadomo tak naprawdę, który język pierwszy tutaj zaczął. We wczesnym średniowieczu jest opis stryngai bizantyjskich, które właśnie są kobietami, które są jakimiś takimi czarownicami, które ciałem lub duszą, uwaga, duszą, wychodzą duszą i duszą niemowlęta. Jakby to powiedzieć, wychodzą duszą i dławią niemowlęta i mogą się przecisnąć przez dziurkę od klucza. I opis, to jest w takim traktaciku, nie wiadomo do końca czyjego autorstwa, przypisuje się to Janowi Damasteńskiemu, ale już nie będę wchodził w szczegóły. I to, przepraszam jeszcze, to jest dokładnie to samo, co my mamy później na przykład w procesach chłopów z końca XIX wieku spod Krakowa, gdzie jeden chłop, Jacenty Nowak, mówił, zabił swoją matkę, a przed sądem mówił, to nie ja zabiłem, to strzygoń ją zabił, który wchodził dziurką od klucza. Mówił dokładnie to samo, co zapisano w źródle z Bizancji. W którym roku? To był chyba 1890 któryś. Jest w książce. Ale muszę cię zapytać, więc po tym wszystkim, co możemy przeczytać w twojej książce, ale też po tym, co tu mówisz, jakie jest twoje przekonanie co do ontologicznego statusu upiora? Z punktu widzenia mojego, kiedy piszę książkę o upiorach, muszę przyjąć, że upiory istnieją, bo ludzie... Tak, to widać w tej książce, to założenie, oczywiście. Bo ludzie,
którym ja zawierzam, na których wypowiedziach ja się opieram, oni w nie wierzą. Więc ja nie będę tutaj badaczem, który mówi, a to wszystko są głupki. Tak jak, nie wiem, Moszyński w Kulturze Ludowej Słowian pisze, a to wszystko halucynacje, to ci chłopi tam bieluń żrą, wódkę piją, głupi są, ciemni. Kult wśród etnologów Moszyńskiego jest dla mnie z tego powodu niezrozumiały, więc muszę przyjąć, okej, są i ja po prostu mam szacunek do moich informatorów. Ja ich uwielbiam, ja uwielbiam te wszystkie relacje, które przekazują nam ludzie, których my odrzuciliśmy, tworząc właśnie taką oficjalną historię podręcznikową, tę całą narrację. No dobrze, ale wstawali z tego grobu, czy nie? Powiem tak, nie wiem. Nie wiem, czy wstawali z grobu. Nie staram się wyjaśniać tego na przykład pochowaniem w letargu. Owszem, były takie przypadki i znalazłem dużo jakichś świadectw, doniesień prasowych, że rzeczywiście komuś, kogo pochowano w letargu, obcięto głowę, bo myślano, że to jest upiór. Ale to wtedy też wstał, tak? Nie, wtedy już nie. Jak obciąłeś głowę, to już... No, było. Biskup Dębowski w Kamieńcu czy paru strzygoni z okolic Żywca mimo obciętej głowy jeszcze dokazywało. Ale co mogę powiedzieć, kiedy mam poprzeć, dlaczego upiory były, na pewno były. Znaczy ludzie, którzy uważali się za upiory, za żywe upiory. Semen Kalienniczenko, który poszedł do sądu w XVIII wieku i powiedział, jestem żywym upiorem, wskażę wam wszystkie umarłe upiory, wiedźmy, i opisał cały swój rytuał, jak on wykrywa i likwiduje umarłe upiory. I co jest fajne, Stanisław Staszic pisze, opisuje rytuały żywych upiorów. I kiedy mamy takie apogeum upioryzmu związane z konfliktami, zarazami w XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku, mamy mnóstwo relacji o żywych upiorach, głównie z terenów ukraińskich, no ale mamy też tych żywych wieszczych, ludzi, którzy za życia wiedzieli, że są wieszczymi. Albo na przykład pod Gnieznem był chłop Gutowski. Czy ci wieszczy i żywe upiory przeświadczone o posiadaniu mocy i możliwości niedostępnych zwykłym ludziom, śmiertelnikom, czy oni rzeczywiście je posiadali? Według opinii postronnych... Ale ja pytam teraz twoją opinię. To jest tak, jakbyś pytał mnie o to, czy chodzę w niedzielę do kościoła. Ja się dystansuję od tego. Ja po prostu nie jestem od tego, żeby rozstrzygać. Ja nie wierzę w prawdę historyczną. Ja rozumiem, wiesz, to stanowisko twoje co do statusu ontologicznego upiora jest oczywiście w tej książce widoczne. I ten szacunek, o którym mówisz, dlatego pozwoliłem sobie cię tu trochę pociągnąć za język, licząc może na jakieś drastyczne albo skandaliczne sformułowania, ale wycofałeś się z tego. Natomiast, bo tylko ja teraz z tobą rozmawiam, a chciałbym też dać państwu możliwość zadania kilku pytań Łukaszowi, więc mamy tu chyba mikrofon, tak? To proszę po prostu podnieść kończynę górną i wtedy się to wydarzy. I bardzo państwa zachęcam, sami państwo widzą, że Łukasza do odpowiadania zachęcać nie trzeba, więc na pewno nie zostanie pytanie zbyte milczeniem. Halo, halo. Pozwoliłem sobie zapisać te pytania, bo studiowałem pana książkę. Zainteresowała mnie. Mam nadzieję, że się pan nie obrazi, że będę czytał. Proszę. Czy zgodzi się pan, że przypinanie łatki upiora jest narzędziem społecznego wykluczenia, banicją kulturową, a zarazem sposobem ochrony tożsamości stadnej? Jeśli potraktujemy wstręt i wstyd jako quasi-atawistyczne funkcje obronne człowieka, to upiór jest dla nie zagrożeniem. Czy mógłby pan pierwsze zdanie, bo ja się pogubiłem, przepraszam. Czy zgodzi się pan, że przypinanie łatki upiora jest narzędziem społecznego wykluczenia? Okej. Nie do końca. Nie do końca wykluczenia,
ponieważ bardzo często upiór był raczej wybrańcem niż osobą, której należy się pozbyć. I tutaj mamy ten przypadek palenia upiorów we wsi Nachujowice. Fajna nazwa, Iwan Franko był stamtąd. W Nachujowicach żywy upiór, mały Hawryłko, który został uznany za tego dobrego upiora, wskazywał te złe upiory. Wobec tego upiór w społeczności mógł być jak człowiek. Mógł być dobry, zły, mógł być pomocny, mógł być szkodliwy. Resztę wykleli. Słucham? Resztę wykleli. No, bo uznano, że to oni roznoszą tę cholerę, prawda? A główny to był, prawda, Kaczanowski od Bazylianu w Grochobyczu. Więc to zależało od chwilowej tendencji grupy. Zależy, kto był dobry, a kto zły. Jednych zabijali, a drugich mogli uznać za korzystnych. No, to jest właśnie ta kwestia. Tutaj to powiem jeszcze inaczej. Franco w swoim artykule używa słowa pogrom w stosunku do tego, co się zdarzyło w Nachujowicach. A mamy sytuację z roku 1831. I rzeczywiście tutaj można zauważyć pewne analogie sytuacji prześladowania pewnej grupy. Tyle, że staram się odrzucić tę perspektywę, bo wtedy musiałbym wejść na cały zakres historii psychologicznej związanej chociażby z polowaniami na czarownice. A to jest ogrom zarówno literatury, jak i ogrom dyskusji i musiałbym napisać kilka kolejnych tomów, a po prostu nie miałem już na to czasu. Zachęcamy. Tak. Czy mogę drugie pytanie też zadać? Oczywiście. Czy zgodzi się pan, że można traktować zbiór przekonań o upiorach, tych wierzeń, tradycji, przesądów, czy też urojeń, tak jak zbiór przekonań o bogach słowiańskich, czy szczególnie tych monoteistycznych? Czy powiedzmy upiorność to inaczej mówiąc kontrboskość albo antyboskość? Tutaj wracam do tego, co mówiłem na temat animizmu, szamanizmu. Jeśli chodzi o bogów słowiańskich, religię słowiańską, ja się dystansuję od tego, bo uważam to za konstrukcję historyków, religioznawców. Źródeł mamy za mało, żeby wiedzieć, co tam się działo, czy to było coś jednego, wspólnego dla całej wspólnoty słowiańskiej. No, moim zdaniem nie. Ja nie wierzę ani w religię słowiańską, ani w mitologię słowiańską. Uważam, że jeśli była jakaś religia słowiańska wspólna dla wielu Słowian, to był to albo islam, albo chrześcijaństwo. Islam oczywiście dla tych, których sprzedano jako Słowian z klawusów, Assakaliba, przepraszam. Więc tutaj jakby nie porównywałbym tych dwóch sytuacji. Ja bym to rzeczywiście sprowadził do tego takiego bazowego, dirkheimowskiego levelu, mówieniu o, wiem, że Dirkheim to jest trochę przestarzała rzecz, ale mówieniu o takich rzeczywiście pierwotnych wierzeniach i nawet nie używałbym tutaj słowa religia. Abstrahowałbym wierzenia czy działania upioryczne od religii, chyba że były związane już z duchowością katolicką i nie wiem, głowę upiorowi obcinał ksiądz albo trzeba było tam zrobić egzorcyzm. No ale wtedy mamy już takie synkretyczne jakieś aspekty. To ja pozwolę sobie, ponieważ ja mam mikrofon, pozwolę sobie jedno pytanie a propos tego, co teraz powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawe, bo niedostatek albo w zasadzie nieistnienie źródeł odnośnie religii, mitologii słowiańskich jest faktem, z którym nie sposób polemizować. Po prostu nic nie wiemy. Tam jest trochę tych staroruskich źródeł, prawda, gdzie się pojawiają te nazwy tych bogów, pojawia się tam ten Perun, ktoś tam, ale to jest nic, to jest okruch. Nie? Ale z drugiej strony, jeśli weźmiesz, teraz będzie komparatystyka, istnienie mitologii w oczywisty sposób zbieżnych, na przestrzeni całego zasięgu indoeuropejskiego, od Grecji i Rzymu, po Wedy, Eddę poetycką, Awestę, te wszystkie mity osetyjskie, perskie, tam się przewijają podobne motywy. To czy, albo znaną nam bardzo dobrze religię celtycką, prawda, to czy byłoby to możliwe,
by... Już, ja już nawet nie chcę używać słowa Słowianie, bo cholera wie, co jest, wiesz, desygnatem tego terminu. Ale czy byłoby to możliwe, by ludy posługujące się językami słowiańskimi, które w sposób oczywisty należą do samego rdzenia języków indoeuropejskich, prawda, nie posiadały żadnego ekwiwalentu. Znaczy, byłoby to możliwe, aby ludzie, którzy, wiesz, no, wspólnota języka nie musi być oczywiście wspólnotą kultury, ale jeśli to jest wspólnota języka, miejsca zamieszkania, przepraszam za wyrażenie, genów, no to czy nie możemy przypadkiem podejrzewać, nie wiedząc nic o niej nie mogąc sensownego powiedzieć, czy nie możemy na tej podstawie domniemywać przynajmniej, że jakiś rodzaj słowiańskiej religii, mitologii, czyli czegoś, co określa tą axis mundi i porządkuje świat, jednak istnieć musiał, tylko po prostu nic o niej nie wiemy. I tutaj wchodzimy na kwestię mitografii, bo jeśli weźmiemy Eddę poetycką, jeśli weźmiemy Hezjoda, wiadomo, one są wszystkie post factum pisane. Tak, i to jest już zbiór skodyfikowany, podczas gdy wiemy, że Sasi mieli jakiś Irmin. No dobrze, ale Wedy nie są. No, ale Wedy to Rig jest... to jest, wiesz... To jest kawał wielkiej, starej cywilizacji, co do której też tak naprawdę, no, popatrzmy na cały subkontynent, tam nie było jednak czegoś jednego i spójnego. Tak. Więc abstrahowałbym dwie rzeczy, mitografię i mitologię. Mitologia może być lokalna. Podejrzewam, że chłop gdzieś tam z Tesalii nie miał świadomości o istnieniu bogów olimpijskich i całej tej mitologii, bo sobie czcił dryadę przy źródełku albo jakiegoś tam jedno lokalne bóstwo. Więc tutaj... Przykład ruski jest dobry. Kiedy Włodzimierz robi tę całą swoją religię, stawia te bałwany, które później każe zniszczyć, to widać, że on po prostu tworzy jakąś własną, synkretyczną religię. Tam są bóstwa skandynawskie, tam są bóstwa prawdopodobnie jakichś ludów tureckich, może coś tam słowiańskiego jest, ale on w pewnym momencie widzi... Kurczę, to nie działa, muszę wziąć lepszy produkt. No, jest też teoria, że te znane z plemion zachodniosłowiańskich świątynie, narugi i tak dalej, że one były budowane po prostu na wzór kościołów chrześcijańskich. Dopiero wtedy pojawiły się te budynki, jakby w ogóle koncepcja budynku sakralnego, ale ja przepraszam, bo Rosyjski państwo mieli Szkocji, pytać, także... Tak. Są jeszcze dwa kolejne pytania. Był taki spektakl w Teatrze Wars. Nie wiem, czy pan go tam zauważył. W każdym bądź razie tam był jeden facet gdzieś spod Wadowic, który spędził tutaj na Zabajkalu z rok czasu i jedna aktorka też tam znała ten temat i zaprosili, to w czasach tuż przedpandemicznych, sprowadzili jednego burjata, który był szamanem oczywiście. I też z nim tam rozmawiałem osobiście i oczywiście przekonywał, to znaczy wyglądał mi na gościa, który ma moc ponad zwykłego człowieka, no po prostu. W każdym bądź razie tam jest obecnie źródło szamańskie i w ogóle różnych, powiedzmy, złych i dobrych upiorów, nie? Dobrze, że pan powiedział o burjatach, bo akurat w książce powołuje się na Hangałowa, który był burjackim etnografem i opisał szamanki, które zostały zgładzone przez innych szamanów. Jak wyglądał pogrzeb takich szamanek? Otóż robiono trumnę z osiki. Do trumny z osiki kładziono szamankę twarzą w dół, przebijano ją osikowym kołkiem, grzebano, jeszcze przywalano pniem osiki. Gdybyśmy skreślili słowo szamanka i napisali upiór i przenieśli to od burjatów, powiedzmy, pod Lublin, pod Kielce, nie byłoby żadnej różnicy. To jest jeden do jednego to, co znamy z XIX wieku chociażby z terenów Polski, terenów polskich porozbiorowych. Zaleski i
Wow. I Wiktor Polaszczyk, który napisał Gorzką Prawdę, od Ukraińców dostawał różne takie pogróżki, osikowe kołki, żeby z nich żeby się poprzebijali, czy to było ostrzeżenie, że zostaną przebici, jak się będą zajmować banderyzmem. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie. Przede wszystkim dzień dobry, bardzo mi miło. Ma na imię Paweł. Moje pytanie jest związane z przyszłością tak naprawdę tych wszystkich tradycji związanych właśnie ze światem umarłych, z upiorami. Chciałem zapytać pana, czy można postawić znak równości między definicją słowa upiór, a nowym określeniem stara dusza? Moje pytanie motywuje tym, że ja jestem osobą, która tak naprawdę od najmłodszych lat miała wręcz niebywałą obsesję na punkcie właśnie duchowych przewodników, śmierci, reinkarnacji. Wychowałem się oczywiście w polskiej rodzinie, ale byli to lekarze, więc ja sam szukałem wszystkiego, tak, na własny rachunek. Jestem osobą, która od lat stawia tarota, zajmuje się numerologią, interesuje mnie intuicja, zbiegi okoliczności, ale nie miałem wcześniej takiej wiedzy, jeżeli chodzi o te tradycje, tak, związane z upiorami. I nie tylko upiór, ale też szeptunki, tak? Chodzi mi o przejście właśnie w tą nowoczesność i w przyszłość. Czy można postawić znak równości między słowem upiór, a pojęciem starej duszy? Czyli osoby od początku otworzonej na tą rzeczywistość. Nie jest pan pierwszy. Już dwie osoby, które zadeklarowały, że są starymi duszami, pytały mnie o to. Nie znam odpowiedzi. Myślę, że dowiemy się jak... Przepraszam, ale jeśli będzie pan chodził po śmierci, to będziemy wiedzieli na 100%. Jak już zmienimy wymiar. ale to wtedy będziemy wiedzieli na 100%, ale co mogę powiedzieć? Cały taki kompleks wierzenia w dwie dusze jest niesamowicie interesujący, bo on rzeczywiście ciągnie się od Skandynawii do Nowego Świata. Jeśli popatrzymy na wierzenia związane chociażby z tymi Two Spirits, którzy funkcjonują do dziś w Kanadzie, to jest przecież tam jest nawet, jak mamy LGBT, to jest 2S, czyli ludzie, którzy potrafią zmieniać płeć i są właśnie takimi szamanami, to... Popatrzmy na źródła z Ukrainy. Tam też upiory są w stanie zmieniać płeć. Jest to jakiś taki rzeczywiście przedziwny kompleks wierzeniowy, bardzo archaiczny, który ciągnie się przez 3 kontynenty przynajmniej. Więc ja nie udzielę tutaj odpowiedzi na to, bo ja po prostu nie mam kompetencji, żeby wypowiadać się o współczesnej ezoteryce. Po prostu się na tym nie znam. Ale są pewne zaskakujące zbieżności, które później również manifestują się we wszystkich jakichś takich renesansach szamanizmu. Czy to jest rzeczywiście renesans szamanizmu taki poważny, czy w wersji pop, ale widać, że te elementy w jakiś sposób trwają. No jest to bardzo interesujące, ale jednoznacznej odpowiedzi panu nie dam. Bardzo dziękuję. Jeszcze? Tak? Dzień dobry. Mam pytanie zapisane. Czy Łukasz Kozak urodził się w czepku lub z zębami i jest upiorem, czy jednak, jak wskazuje fryzura, został wiedźminem? Powiem tak, z tego co wiem, nie urodziłem się ani w czepku, ani z zębami niestety. A co do Wiedźmina, to powiem jedną rzecz. Słowo wiedźmak, które znamy z Sapkowskiego jako takie ludowe określenie Wiedźmina, ono pojawia się w źródłach. Jest, że gdzieś tam pod Grodnem działał wiedźmak, który leczył choroby za flaszkę wódki i ci wiedźmacy rzeczywiście czasami stawali się upiorami. Wiedźminem nie jestem, bo jeszcze nie pokonałem żadnego upiora, raczej z nimi sympatyzuję, więc to jest przypadek. A ja bym chciał tylko państwa poprosić, aby kiedy Łukasz tu będzie przechodził, żeby państwo nie próbowali sprawdzać dobrze upiorności lub jej braku Łukasza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeszcze jedno pytanie odnośnie tej nagrody. Książka otrzymała nagrodę fantastyki. Gratuluję, ale chciałam się dowiedzieć,
Dlaczego akurat fantastyka? To znaczy, czy jednak rzeczywistość, czy fantastyka? To jest pierwszy przypadek, kiedy Nowa Fantastyka dała książkę roku książce, która jest non-fiction. I co tym bardziej mnie cieszy. I musiałem nawet się tłumaczyć, że to nie znaczy, że ja to sobie wszystko wymyśliłem, tylko że widzę, że autorzy tworzący fantastykę już widzą w upiorze bardzo dobry materiał do kolejnych przekształceń i tworzenia fabuł. I nie ukrywam, że już w planach są jakieś fabularne wersje tej książki, co mnie bardzo cieszy, rzecz jasna. I film. Miejmy nadzieję. Nie będę zdradzał innych szczegółów. A sprzedałeś prawa? Też nie będę zdradzał szczegółów, żeby nie zaszkodzić sprzedaży. W każdym razie, proszę Państwa, tam trzeba iść, jeśli ktoś jeszcze nie ma upiora. Co więcej, jest jeszcze druga książka With Steak and Spade, która dla anglojęzycznych czytelników czy dla cioci z Ameryki jest idealnym prezentem. Nie jest to samo co upiór, jest to antologia źródeł z krótkim wstępem, ale to ma pokazać światu, że hej, to my wymyśliliśmy te wszystkie wampiry i my tu mieliśmy dużo lepsze historie niż tam ten Dracula, Bram Stoker i inne tam. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy.